Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dziś przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu Pepco. Mam tutaj obok siebie dużą torbę wypełnioną praktycznie po same brzegi. Także jeśli jesteście ciekawi, co fajnego udało mi się zakupić, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, jest to zestaw 6 mini zakreślaczy z nadrukiem. I stwierdziłam, że taki zestaw będzie fajny dla mojego małego, z tego względu, że moi rodzice po prostu nie mają tutaj w domu mazaków i takich kolorowych długopisów, tylko po prostu zwykłe. Także pomyślałam, że małemu wezmę, że będzie miał frajdę. I cena za zestaw tych zakreślaczy to 4 zł, także za chwilę małemu dam, żeby sobie wypróbował, bo aż sama jestem ich ciekawa. Dalej mam zwykłą gąbkę do kąpieli. Chciałam zwykłą, fajną gąbkę do kąpieli, która będzie fajnie mydlić, nie będzie taka szorstka do ciała. I właśnie moja mama powiedziała, że w Pepco mają fajne gąbeczki. Także stwierdziłam, że jedną sobie na spróbowanie wezmę. Cena za tą gąbkę to jest 2 zł i jeśli ona mi się sprawdzi, to kupię sobie jeszcze z 2 sztuki, tylko że już w kolorze niebieskim, żeby, wiecie, pasowała mi do łazienki. Także taką zwykłą gąbeczkę. Następnie kupiłam małemu zestaw skarpetek. Są tutaj 3 pary skarpet za 5 zł i rozmiar to jest, słuchajcie, 27 na 30. Także takie zwykłe, wiecie, skarpeteczki, żeby miał do żłobka. Dalej mam tutaj, słuchajcie, spodenki dla małego z takim wzorem. I słuchajcie, te spodenki kupiłam na promocji. Cena wyjściowa to była 10 zł i ja je kupiłam za 5. I mamy tutaj rozmiar 86. Także mam nadzieję, że jeszcze na tych wakacjach będzie fajna pogoda, żeby mały mógł je po prostu wykorzystać. A jak nie, no to po prostu zabierzemy je ze sobą do domu i może tam będzie po mieszkaniu latać. Zobaczymy, ale powiem Wam, że jak za 5 zł takie spodenki, to naprawdę warto. Dalej, kupiłam dla siebie pojemnik śniadaniowy ze sztućcami. I słuchajcie, ten pojemnik kosztował 5 zł i jest to właśnie o tyle fajnie, że ma sztućce. Jak możecie zobaczyć, tutaj ma łyżkę, a tutaj ma widelec, więc powiem Wam, że bardzo fajny zestaw. Długo takiego u nas szukałam, ale niestety nie znalazłam. I ten zestaw ma tutaj 3 przegródki, tu są na dole 2. Małe i tu jest do góry jedna duża na jakąś kanapkę, także powiem Wam, że bardzo fajnie pomyślane. Ja tu wzięłam w kolorze szarym, a jeszcze były w kolorze różowym i w kolorze zielonym, także 3 do wyboru, aczkolwiek ten jest najbardziej chodliwy, także takie pudełeczko śniadaniowe do pracy. Dalej, słuchajcie, mam tutaj 2 rzeczy do łazienki. Pierwsze to jest zwykły chodniczek, dywanik, żebym ja teraz nie pomyliła, dywanik łazienkowy w kolorze szarym. Cena za ten dywanik to 10 zł i wymiary to 40 na 60. I te dywaniki były jeszcze w kolorze czarnym, różowym i zielonym, z tego co dobrze pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam, więc w 4 wersjach kolorystycznych. Ja sobie wzięłam w szarym, bo taki po prostu mi pasuje najbardziej do łazienki. Także taki jeden dywanik. I druga rzecz do łazienki to jest, słuchajcie, mata antypoślizgowa. Z racji tego, że my nie mamy po prostu w prysznicu kabiny, tylko właśnie zasłonkę, to wiecie, ta woda czasami nam się leje na płytki, więc stwierdziłam, że wezmę taką zwykłą matę antypoślizgową. I tutaj akurat udało mi się kupić w kolorze biało-niebieskim. Także no jeszcze mogłam oko przymknąć, bo ogólnie łazienkę mamy w kolorze biało-szarym, ale ten biało-niebieski mi kompletnie nie przeszkadza, także wzięłam ostatnią sztukę takiej maty. Cena za tą matę to, słuchajcie, 10 zł i jej wymiary to 43 na 65, więc taka idealna. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać. Mam nadzieję, że będzie ok. Taka mata kwiatuszki. Wiem, że jeszcze była w kolorze różowym i chyba właśnie w zielonym.
ale ja akurat ostatnią tą sztukę dorwałam właśnie biało, niebieską, także taka zwykła mata antypoślizgowa. I resztę rzeczy mam, słuchajcie, chyba do salonu tylko. I pierwsze, ojejku, pierwsze co ja tutaj mam, są to dwa koce. Kupiłam sobie dwa takie zwykłe koce. One widzę, że w kamerze wyglądają na mleczną czekoladę, ale tutaj jak na nie patrzę, to są takie jakby szare z domieszką brązu. No i te koce kupiłam już, wiecie, pod jesień. Cena to 8 zł za sztukę, a rozmiar to 1,52 m na 1,50 m. Także takie dwa koce będą idealne na kanapę. Mam w domu jeszcze szare dwa, ciemne szare i właśnie musztardowy, także takie tym razem sobie kupiłam. Jeszcze zastanawiam się, czy nie dokupić sobie takiej butelkowej zieleni, bo też mi się podoba. No ale to muszę się przespać z tym tematem i zastanowić, czy będą mi faktycznie pasować. Jak na razie kupiłam takie. Następnie mam tutaj, słuchajcie, jeszcze dwie poszewki pod klimat jesienny. Kupiłam dwie takie poszewki prościutkie. One są rude, ale w aparacie widzę, że one są pomarańczowe. Także takie dwie poszeweczki ze wzorkami, z tyłu jest kładka. Cena za tą poszewkę to oczywiście 10 zł. Wymiary, ojku, wymiary 40 na 40. I myślę, że właśnie z tym kocykiem będą idealnie współgrać. No a nad tym zielonym się, powiem Wam, że bardzo ostro zastanawiam, czy po prostu nie będzie zbyt chaotycznie, ale no mówię, prześpię się z tematem i będę myśleć. Także dwie poszewki i dwa kocyki. Dalej, co ja tutaj, słuchajcie, mam? Ramka na zdjęcia. Kupiłam jedną ramkę, ponieważ więcej nie było w jasnym kolorze. Jeszcze muszę dwie dokupić, ale były właśnie w kolorze takim ciemnym, brązowym, wręcz czarnym, więc kompletnie mi nie pasują. No i zakupiłam właśnie jedną w tym kolorze naturalnym, drewnianym. I cena za tą rameczkę to jest 7 zł, a wymiary 15 na 20. Powiem Wam, że nawet nie trzeba by było zdjęcia wkładać, bo ten obrazek sam sobie bardzo ładnie wygląda. No ale właśnie potrzebuję trzy takie ramki na konkretne zdjęcia, także taką rameczkę jedną zakupiłam. Przed ostatnią rzeczą, jaką, słuchajcie, tutaj mam, są to po prostu zwykłe wieszaki. Powiem Wam, że u mnie wieszaki, nie wiem, giną, łamią się, nie wiem, co się z nimi dzieje, ale po prostu co dokupię, to ich nie ma i nie ma i nie ma. Także teraz kupiłam kolejny zapas z wieszaków, jest tutaj 6 sztuk. I cena za te wieszaki to jest, słuchajcie, 5 zł. Zwykłe czarne wieszaki, właśnie tutaj z tą obracaną górą, co mi bardzo pasuje, bo czasami, wiecie, jak chcę coś powiesić, to muszę to później przekładać, bo są te metalowe i jest problem. A tutaj właśnie przy tych plastikowych jest fajnie, bo są obracane. Tutaj możecie sobie nawet na to coś powiesić, także jak najbardziej te wieszaki właśnie polecam. Także zestaw takich wieszaczków. I ostatnią rzecz, jaką tutaj, słuchajcie, mam, po którą specjalnie pojechałam i okazało się, że jest tylko jedna sztuka. I chodziłam i szukałam, ale niestety więcej nie było, bo się wysprzedały. Zostały tylko kolor biały i różowy. A mi zależało na tym czarnym. To jest, słuchajcie, lampa. Strasznie mi się spodobała ta lampka. Dokładnie lampa stołowa. Cena za tą lampę to, słuchajcie, 30 zł. Powiem Wam, że ona jest przepiękna. Odkręcę Wam i pokażę, jak ona wygląda. Teraz muszę do niej tylko jeszcze dokupić żaróweczkę, ale to myślę, że już w domu, jak będę na miejscu. Lampa, słuchajcie, wygląda w ten sposób, jest srebrna. Tutaj, jak widzicie, jest przyklejony paseczek z takich kamyszków, więc przepięknie to wygląda. Będę chciała jeszcze do kompletu dokupić sobie właśnie wazon, jeśli tylko będzie gdzieś dostępny, bo szukałam, ale niestety same szklane zostały, więc będę chciała do kompletu dokupić wazon. Może uda mi się jeszcze tą lampę dokupić, to żeby było w ogóle rewelacyjnie. No, ale jak na razie właśnie taka lampka.
I do tego tu jest zwykły, słuchajcie, czarny klosz materiałowy. Czy ja Wam pokażę to. Tak ten klosz tutaj wygląda. Taki zwykły materiał, bardzo fajnie zapakowany. I ta lampka wygląda, oj, ta lampka, słuchajcie, wygląda w całości. Także naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo elegancko. I kochani, to by było wszystko z moich zakupów. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Wiem, że w różnych pepkach jest różny asortyment. Także ja będę pewnie jeszcze na jakichś zakupach. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze hole zakupowe z Pepco. Bo na pewno jeszcze dwa będę chciała zrobić. Mam kilka rzeczy na oku. Tylko żeby po prostu je dostać, to już będzie rewelacyjnie. No i co, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Oczywiście łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, buziaki. Pa!